Suwalski Szpital dostał dofinansowanie od suwalskiego samorządu. Do kasy szpitala na inwestycje w sprzęt trafiło 350 tysięcy złotych. No tak, 300 i aż i tylko. W ubiegłych latach dostawaliśmy większe wsparcie, chociaż jest deklaracja również samorządu naszego miasta, również o zwiększenie tej kwoty na ten rok. No tutaj zabezpieczymy najważniejsze rzeczy, potrzeby naszego szpitala. Mówimy tutaj o oddziałach, które są modernizowane i wymagają doposażenia. To się przekłada na dodatkowe świadczenia medyczne i zwiększenie dostępności tych usług dla naszych pacjentów. Zakupiony sprzęt trafi między innymi do oddziału urologicznego, na internę z pododdziałem kardiologicznym, do oddziału histopatologii. Zdaniem dyrektora Szałandy nowe urządzenia podniosą również komfort pacjentów i personelu. Oddział internistyczny z pododdziałem kardiologicznym zostanie wyposażony w nowoczesną bieżnię do badań właśnie wysiłkowych. Z jednej strony będziemy mieli większą możliwość diagnostyki, a z drugiej więcej pacjentów będzie mogło z tego skorzystać. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o personel, no będzie miał wyższy komfort pracy, bo to będzie nowoczesny sprzęt. Od wielu miesięcy w suwalskim szpitalu trwają inwestycje zmierzające do modernizacji placówki. No sporo tego robimy i jeszcze sporo mamy do zrobienia. W najbliższym czasie kończymy modernizację oddziału ginekologicznego. On jest już praktycznie zbudowany, trwa doposażanie. Doposażamy praktycznie wszystkie oddziały, jeżeli chodzi o sprzęt do wykonywania procedur zabiegowych. Tutaj uzyskaliśmy duże wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W najbliższym czasie ogłaszamy również przetarg na wyłonienie wykonawcy w zakresie modernizacji oddziału reumatologicznego z pododdziałem dermatologii i geriatrii. Tu już mamy podpisane umowy i zabezpieczone środki. No, tutaj modernizujemy główne wejście do naszego szpitala. Sporo takich zadań z zakresu informatyki, zabezpieczenia ochrony danych będzie realizowano. No i również takim kluczowym zadaniem jest kolejny etap dostosowywania naszego szpitala do wymogów PPOŚ.